Zapraszam dr Paulinę Sobiesiak Pężko, która przedstawi wnioski z raportu, które robiliśmy w badanie. a następnie na panel. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i w ogóle możliwość wzięcia udziału w projekcie badawczym poświęconym sytuacji bibliotek szkolnych. Przepraszam, ja tylko sobie tutaj ustawię. Mogę oddać telefon dzięki. Ustawię sobie. Widok, widok. No, może tytuł nie jest zbyt optymistyczny, ale trochę optymizmu na pewno będzie. Więc moja prezentacja będzie poświęcona badaniom, które przeprowadziliśmy razem ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska wiosną bieżącego roku. I to były takie badania diagnostyczne. Chcieliśmy zobaczyć, Jaka jest sytuacja bibliotek, bibliotekarek, bibliotekarzy, co robią biblioteki, jakie funkcje pełnią w szkołach i na zewnątrz, szerzej w społecznościach lokalnych, z kim się komunikują, z kim współpracują. I wreszcie chcieliśmy zobaczyć taką tą cyfrową stronę funkcjonowania bibliotek szkolnych. Czyli zarówno to, co umieją robić bibliotekarze, bibliotekarki, to znaczy ich kompetencje cyfrowe, dokładniej mówiąc, jakimi zasobami dysponują biblioteki, po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie o potencjał transformacji cyfrowej bibliotek. I nasze badanie oparte było o dwa źródła danych. Po pierwsze, były to wywiady. Wywiady jakościowe z bibliotekarzami i bibliotekarkami szkolnymi oraz badanie ilościowe to było badanie Kawi. To jest taki typ badania, gdzie po prostu respondenci respondentki wypełniają kwestionariusz zamieszczony na stronie internetowej. My wykorzystaliśmy do tego formularz Google'a. Udało nam się zgromadzić 423 odpowiedzi, 423 wypełnione ankiety. I moja prezentacja w mojej prezentacji jakby skupię się na tych pytaniach, o których powiedziałam wcześniej, które sobie zadawaliśmy projektując to badanie, ale zanim do tego przejdę. Chciałabym krótko pokazać Państwu, jaka grupa wzięła udział w naszym badaniu. Dosyć szybko przejdę przez te, przez te dane, to jest tylko poglądowe. Nie mam czasu, żeby bliżej jakoś o tym mówić. No, płeć. 97% naszych badanych to były kobiety o bardzo różnym stażu pracy. W bibliotece z, tutaj warto zwrócić uwagę na to, że ponad 50% stanowili bibliotekarze, bibliotekarki o dużym stażu pracy, bo ponad 16 lat. 40% naszych badanych łączyło pracę w bibliotece z nauczaniem jeszcze innego przedmiotu. Największa grupa prowadziła różnego rodzaju zajęcia specjalistyczne, logopedię, rewalidacje, byli, pełnili funkcje pedagogów w szkołach, 18% uczyło języka polskiego, 17% to była taka grupa przedmiotów tzw. innych, bardzo różnych od edukacji regionalnej, ekonomii poprzez pracę w świetlicy, w dalszej kolejności języki obce, historia WOS. Generalnie bardzo, bardzo różne przedmioty. Jakiego typu były szkoły, w których bibliotekarze brali udział? Jak widzicie Państwo, były to przede wszystkim. Czy największą grupą były szkoły podstawowe, 63%, w drugiej kolejności 15-16% to licea i zespoły szkół? Szkoły różnej wielkości, chociaż Aż 3 czwarte szkół to były placówki liczące ponad 300 uczniów. I też jeszcze poglądowo najwięcej szkół, które bibliotekarzy, którzy wzięli udział w naszym badaniu pochodziło z województwa mazowieckiego, 24%. W dalszej kolejności było województwo śląskie, małopolskie. No i też jeśli chodzi o wielkość miejscowości, bo to też jest ważne, jak się mówi o tej specyfice funkcjonowania bibliotek, no to mieliśmy 24% bibliotekarzy którzy pracowali w bibliotekach wiejskich i taka sama grupa to, by, to byli pracownicy i pracowniczki bibliotek największych miast, powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Pozostałe kategorie były mniej więcej podobnie reprezentowane od 8 do 14% badanych. I też dosyć ważna informacja w kontekście tego, o czym będę mówiła, w ponad połowie bibliotek pracuje jedna osoba 34% dwie osoby zatrudnione, 9% 3 i więcej. I teraz właściwe wyniki. Zacznijmy od roli bibliotek szkolnych. Jak Państwo wiecie, zapewne biblioteki najczęściej są kojarzone jako miejsca wypożyczania książek. Można powiedzieć, że to jest ich przekleństwo. Z tą funkcją są kojarzone, tak jak bardzo stereotypowo, jak powiedziała jedna z naszych badanych, jesteśmy podawaczami od książek, ale ja się nigdy nie zgodzę z tym, że bibliotekarz to taki podajnik książek. Dla mnie bibliotekarz to ktoś, kto ma przeprowadzić taką inicjację czytelniczą. Czyli znaleźć klucz do dziecięcych serc i dusz, żeby one widziały bibliotekę nie jako miejsce, gdzie stoją książki. Mamy tak zaczarować dzieci, że one widzą pulsowanie historii pod okładkami książek. I to jest pokazanie, że czytelnictwo daje nam supermoc, a podajnikiem książek może być każdy. I nasze badania pokazują, że rzeczywiście biblioteki szkolne pełnią wiele różnych funkcji. Promują czytelnictwo, przewodniczą po świecie wiedzy i informacji organizują przeróżne wydarzenia. Tworzą przestrzeń do tego, żeby uczniowie mogli w nich pracować, i zespołowo, i indywidualnie. Udzielają wsparcia i pomocy uczniom. Pomocy wszelkiego rodzaju, także tej psychologicznej. Biblioteki to takie miejsca, gdzie uczeń po prostu może przyjść podzielić się swoimi problemami. Nasze badanie było prowadzone też w specyficznym momencie, po wybuchu wojny w Ukrainie. I tutaj też wiele z bibliotekarzy deklarowało, że jest bardzo czynnie zaangażowanych też w pomoc uchodźcom, uchodźczyniom z Ukrainy. Biblioteki to także centra multimedialnej informacji, to miejsca, które wspierają na różne sposoby pracowników szkół, które tego określenia używa często Violetta są sercem szkoły. Ale ze względu na to, o czym powiedziałam na początku, czyli to kojarzenie ich. Z wypożyczaniem książek, przede wszystkim sprawia, że są one instytucjami, które nie są doceniane w strukturach szkół, zarówno przez dyrekcję. Zobaczycie Państwo jeszcze to na jednym z wykresów w badaniu ilościowym. Przez dyrekcję szkół, przez uczniów, przez całe otoczenie. To sprawia, że często pełnią w szkołach rolę świetlic, magazynów, przechowalni, składzików. Jak powiedziała jedna z bibliotekarek, z którą rozmawialiśmy, jesteśmy taką formą zapchaj dziury. Tutaj widzicie Państwo wykres, który po lewej stronie, który obrazuje różne inicjatywy, jest jakby taką ilościową prezentacją tego, o czym powiedziałam przed chwilą, czyli. Biblioteki to przestrzenie, gdzie odbywają się imprezy, wystawy, gdzie organizuje się akcje charytatywne, wolontariat, gdzie pomaga się uchodźcom z Ukrainy i rzadziej trochę inne takie aktywności jak spotkania autorskie, prezentacje, przedstawienia teatralne. To Aktywność bibliotek w bardzo dużej mierze uzależniona jest od zasobów, które posiadają i o tym będę mówiła później. Ale już też warto o tym powiedzieć, że mimo tak naprawdę nieprzyjaznego, dosyć nieprzyjaznych warunków, w jakich funkcjonują biblioteki, one naprawdę dużo robią. Ich aktywność koncentruje się głównie w tej przestrzeni szkolnej. Tutaj widzicie po prawej, Państwo po prawej stronie taki wykres, w którym, gdzie są odpowiedzi na pytanie, czy biblioteka w ciągu ostatniego roku pracowała, podejmowała jakieś inicjatywy czy działania na rzecz osób spoza szkoły, społeczności lokalnej. No to tak odpowiedziało 26% naszych badanych, ale zdecydowana większość nie. To do tego, o czym powiedziałam, czyli tego osadzenia działań bibliotek szkolnych w, no, w strukturach szkół, to też pokazuje ten, ten slajd, który mówi o tym, z jakimi organizacjami deklarowali bibliotekarze i bibliotekarki, że współpracują. To jest przede wszystkim samorząd szkolny. To jest Rada Rodziców, organ prowadzący, a takim głównym podmiotem zewnętrznym, gdzie ta współpraca jest prowadzona, są biblioteki publiczne. Przy czym od razu mogę powiedzieć, że te wywiady pokazywały, że bibliotekarze szkolni są świadomi dużych różnic. Jakie, jakie wynikają z tego, że biblioteki publiczne są bardziej doinwestowane, mają większe zasoby, większe, lepszą literaturę, nowszą do dyspozycji, dzięki której mogą też przyciągać, przyciągać młodzież. Co decyduje o aktywności bibliotek? Różne rzeczy, ale w największym stopniu fundusze na prowadzenie działalności. Ponad trzy czwarte naszych bibliotekarzy powiedziało, że te fundusze są niewystarczające. Problemem jest też kryzys czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Ale ten kryzys, na ten kryzys trudno zareagować w sytuacji, kiedy. Biblioteki, o czym będę dalej mówić, nie dysponują zasobami nie wiem, tak cyfrowymi, które interesują młodzież. Nie mają na przykład e-booków, które też, jak wskazywali bibliotekarze, mogłyby być taką formą, która przyciągnie młodzież do biblioteki i dzieci. Brak nowoczesnego wyposażenia, zbyt mała wielkość pomieszczenia. Rzeczywiście nasze badanie pokazuje, że biblioteki pracują w bardzo różnych warunkach. Niektóre mają do dyspozycji dwa pomieszczenia, a niektóre to bardzo, no, można powiedzieć, klitki, gdzie niewiele się mieści. I to też wpływa na to, co bibliotekarze, bibliotekarki mogą w tych przestrzeniach zrobić. Jak widzicie Państwo, żaden z bibliotekarzy nie powiedział, że biblioteka nie ma wyzwań, czyli jakieś zawsze są. A mocne strony. To też chciałam bardzo mocno podkreślić. Podstawową, takim głównym potencjałem o sile bibliotek szkolnych stanowią ich pracowniczki i pracownicy, zaangażowani bibliotekarze i bibliotekarki, którzy mają też doświadczenie w pracy z uczniami, w prowadzeniu różnych zajęć dla uczniów. To były najczęściej wskazywane odpowiedzi. Teraz przejdźmy do kwestii zasobów, którymi dysponują biblioteki szkolne. Te zasoby też są bardzo ważne w kontekście tego, co mogą robić, jak funkcjonują. I tutaj w naszym badaniu pytaliśmy o to, czy biblioteki mają komputery, dostęp do internetu, katalogi online, profil w mediach społecznościowych i też stanowiska przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Jak widzicie Państwo na tym, na tym wykresie, 86% bibliotek szkolnych zadeklarowało, że ma, ma komputery. Około 3 czwartych dostęp do bezprzewodowego internetu, 57% stronę internetową, a 48% profilów w mediach społecznościowych. Tutaj bibliotekarze odwoływali się do pandemii. Mówili, że rzeczywiście pandemia bardzo przyspieszyła, rozwinęła, jakby tą taką cyfrową stronę funkcjonowania bibliotek. Część bibliotek bibliotekarzy jakby. Z, też ze względu na okoliczności na przykład i na, na to, żeby komunikować się jakoś z, z, z rodzicami, z, z uczniami, też utworzyła profile w mediach społecznościowych. Innymi słowy, że to się zmieniło na, 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 jakby na plus w ostatnich latach. Jeśli chodzi o stanowiska przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, to tutaj 11% naszych badanych wskazało, że takowe posiada sprzęt. Tu jest Wymienionych wymienione jest dużo różnego rodzaju sprzętu, ale tak naprawdę chciałam Państwu pokazać, że biblioteki dysponują podstawowym sprzętem bardzo podstawowym komputerami, drukarkami, skanerami, głośnikami. Te niebieskie paski na wykresie oznaczają, że. Biblioteka nie ma żadnego z takich sprzętów. Więc jak widać tutaj, czytaków nie posiada. 97% bibliotek, to tak w kontekście też pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, robotów, tablic interaktywnych, czytników, e-booków, 90% tabletów nie posiada. Najbardziej popularny, popularny sprzęt to ten sprzęt podstawowy, który jednak często, jak mówili bibliotekarze, nie jest sprzętem dobrej jakości, jest sprzętem przestarzałym, który nie funkcjonuje do końca dobrze i to na pewno jest jedna z ważnych barier, które utrudniają bibliotekom pełnienie funkcji takich multimedialnych centrów informacji. A teraz kompetencje cyfrowe bibliotekarek i bibliotekarzy. Kolejny ważny aspekt, jeżeli chodzi o to, co mogą, jeśli chodzi o zarówno o Transformację cyfrową biblioteki, w ogóle szkół edukacji, jak jeśli, jeśli chodzi o to, co biblioteki, jak mogą, mogą działać. I znowu tu jest bardzo dużo odpowiedzi. To nie o to chodzi, żebyście Państwo w tym pytaniu o to, co bibliotekarze, bibliotekarki umieją robić na Komputerze czy urządzeniach mobilnych, pytaliśmy o przeróżne rzeczy. Te bardziej, bardzo podstawowe, jak przesyłanie plików mailem, napisanie tekstów za pomocą edytora, po tworzenie, przeprowadzanie ankiet, współpracę z wykorzystaniem, z oprogramowaniem, które umożliwia wykorzystywanie wspólnych zasobów, organizację, przeprowadzenie webinariów, telekonferencji. I te niebieskie paski na wykresie oznaczają, że pozytywną samoocenę. Tutaj bibliotekarze deklarują, że wiedzą jak wykonać dane zadanie pomarańczowe, że byliby w stanie dojść, gdyby była taka potrzeba jak jak wykonać dane zadanie. I tu też chciałam powiedzieć, że bardzo pozytywna jest ta samoocena kompetencji cyfrowych bibliotekarzy. Pytaliśmy tak ogólnie też, jak oceniają te kompetencje swoje na skali, i to pytanie też, z tego pytania też jakby wyszło, że, że rzeczywiście ta samoocena jest, jest wysoka. Bibliotekarze albo właściwie dobrze sobie radzą z. W, no, z, z, z Prawie ze wszystkimi z tych, z tych zadań, o które pytaliśmy, zadań różnego rodzaju, najsłabiej wypadła ta kategoria od, tworzenia filmów muzyki za pomocą specjalnego oprogramowania. Tutaj bibliotekarze wskazywali na to, że rzeczywiście potrzebowaliby jakiegoś wsparcia. I co się składa na ten rozwój kompetencji cyfrowych pracowników, pracowniczek bibliotek szkolnych? Tutaj nasi badani mówili o tym, że to jest ta różnorodność pracy, którą wykonują, tak, i współpraca z bardzo różnymi grupami, współpraca z nauczycielami ze szkoły. To jest też ten proces cyfryzacji zasobów bibliotecznych, który się dokonuje, który przyspiesza, i który też no, sprawia, że bibliotekarze. Rozwijają swoje kompetencje cyfrowe. No i ten czas pandemii. 57% badanych zadeklarowało, że w tym czasie częściej niż przed brało udział w inicjatywach, szkoleniach, które by dotyczyły kompetencji cyfrowych. No i też wszystko to, co się zadziało przy okazji pandemii w szkołach. To znaczy działania samokształceniowe, jakie to też wiemy skądinąd, szkoły prowadziły, bibliotekarze, bibliotekarki też byli w to zaangażowani. I to zadziałało pozytywnie. Więc jak technologie wykorzystują bibliotekarze, bibliotekarki w pracy bibliotek? Najczęściej nasi badani wskazywali na to, że korzystają z zasobów internetowych, że wykorzystują edytory tekstów, programy do tworzenia prezentacji, także korzystają z oprogramowania katalogowania zbiorów bibliotecznych. Trzy czwarte korzysta z mediów społecznościowych, też trochę poniżej trzech czwartych aplikacji do komunikacji różnego rodzaju. 60%, 2 trzecie oprogramowania do tworzenia quizów, zadań, ćwiczeń. Najrzadziej jest wykorzystywane to oprogramowanie do przetwarzania grafiki, zdjęć, dźwięku filmów, co dobrze koresponduje z tym, o czym mówiłam wcześniej, że tutaj te kompetencje, też w tym zakresie, bibliotekarze wskazywali, że mogłyby być wyższe, no więc pewnie też z, z tego powodu oni po prostu rzadziej korzystają z, z tych rozwiązań. Nikt nie powiedział, że nie korzysta z technologii. A jak wygląda wykorzystanie takich bardziej aktywnych metod dydaktycznych? Metoda projektu, escape room, grywalizacja, metoda odwróconej lekcji klasy, design thinking, metoda przynieść swój własny sprzęt. I to badanie pokazuje, że. Aha, i tak, te niebieskie fragmenty to są mówią o korzystaniu z danej metody pomarańczowo o tym, że bibliotekarz/bibliotekarka zna metodę, ale nigdy z niej nie korzystał, a szary, że nie zna. I to nasze badanie pokazuje, że generalnie bibliotekarze/bibliotekarki znowu znają różne metody, ale używają ich stosunkowo rzadko. A czy tworzą materiały samodzielnie? Pytaliśmy o WorldWall, Geniali, Padlet. I to są rzeczywiście najczęściej wykorzystywane przez bibliotekarzy i bibliotekarki oprogramowania. Korzysta z nich regularnie 18%, między 17-18% badanych. Blog, YouTube, podcast są, no dosyć rzadko tutaj z tego korzystają bibliotekarze. A co chcieliby rozwijać? Jakiego rodzaju kompetencje cyfrowe? Prosiliśmy o wskazanie trzech takich najważniejszych kompetencji. Zdecydowana większość powiedziała, że chciałaby lepiej tworzyć samodzielnie różnego rodzaju materiały cyfrowe, prawie 60% naszych badanych, ale chciałam zwrócić też uwagę na tą przedostatnią odpowiedź. 18% tylko powiedziało, że chciałoby rozwijać się w zakresie metodyki stosowania technologii, która skądinąd no jest kluczowa w tym, żeby dobrze nie tylko znać dane narzędzia, ale po prostu też właściwie z nich, z nich korzystać. Także to jest jeszcze choć, niedoceniana, choć bardzo ważna kompetencja. Biblioteka szkolna przyszłości, jak mogłaby wyglądać? E, nasi badani. Dokładnie wiedzą, jak mogłaby ich biblioteka wymarzona wyglądać. To jest takie miejsce, które łączy ze sobą tradycję i nowoczesność, w którym można czytać, odpoczywać, pracować zespołowo albo uczyć się indywidualnie. To jest miejsce, z którego, w którym można byłoby korzystać z technologii, ale też miejsce, w którym od tych technologii można byłoby odpocząć, że wszystko zależy od tego właśnie też od, od bibliotekarza tak naprawdę, od tego jakie on ma podejście od, i, i od tego jakie, z, jakimi zasobami będzie dysponowała biblioteka, żeby, żeby różne działania prowadzić. Więc wizja i pomysły są, ale badanie pokazuje, że w tej chwili praca bibliotek, ich siła opiera się głównie o zasoby ludzkie, o, o, o bibliotekarze, bibliotekarki, którzy, którzy, so, którzy tam pracują, często nie mają oni potrzebnego sprzętu, przestrzeni, żeby podejmować różne działania, nie mają pieniędzy. I tutaj ta kwestia bardzo mocno wybrzmiewała. Nigdy nie wiadomo, czy będą środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, czy w budżecie szkoły będzie akurat tego roku budżet żeby takie środki na działania biblioteki w wystarczającym stopniu zabezpieczyć. I to są takie bolączki, pytania, które, które pojawiają się i które sprawiają, że bibliotekom trudno jest rozwinąć skrzydła. A jakby dodatkowo w tym momencie, w którym jesteśmy, kiedy tyle mówi się o kryzysie w edukacji, o tym, że brakuje nauczycieli, dla mnie jest też takie pytanie może dzisiaj do dzisiejszej dyskusji, w jaki sposób to wpłynie na sytuację bibliotekarzy i bibliotekarek, bo już nasze badanie pokazywało, że biblioteka Karki, bibliotekarze często nieodpłatnie w ramach swojej pracy prowadzą różnego rodzaju zajęcia w, w szkołach, nie mając potem czasu na wypełnianie swoich podstawowych zadań. Pytanie też, czy to w związku z, z licznymi wakatami nauczycielskimi w szkołach, no, ten, czy ten problem będzie się i jak do jakiego stopnia pogłębiał, na ile to w ogóle może też zaburzyć dalsze funkcjonowanie biblioteki, rozwijanie przez nich przez nich działań. Tu jest oczywiście cały czas też ta kwestia funduszy i w ogóle problemów, które wszyscy, wszyscy mają dookoła, jeśli chodzi o, o ich zapewnienie, także szkoły i też o to, jak to w perspektywie może wpłynąć na, na, na biblioteki, na ich, na ich działania, na ich moc. Dziękuję bardzo.